Cześć, zaczynamy nowy cykl z przedstawieniem kadry Stajni Ojcowizna. Ja będę dzisiaj pierwsza. Jak masz na imię i ile masz lat? Nazywam się Alicja Kwaśniewska i mam już prawie 30 lat. Ile lat jeździsz konno? Jeżdżę konno od 17 lat, natomiast powinniście pytać nie ile jeździmy konno, natomiast ile godzin spędzamy w siodle. I rzeczywiście ja już tych godzin w siodle mam prawie 3000 razowo. Kim jesteś z wykształcenia? Jestem magistrem inżynierem zootechniki. Jak długo tu pracujesz? Pracuję już tutaj 4 lata, od samego początku, jak tylko do stajni trafiłem pierwszego. Czy masz jakiś cel jeździecki? Tak, chciałabym swojego konia doprowadzić do poziomu Grand Prix w ujeżdżeniu. Czy masz za sobą jakieś kursy? Mam przede wszystkim kurs instruktora rekreacji ruchowej o specjalności jazda konna. Ja jeszcze robiłam ten kurs, jak kursy prowadziło Ministerstwo Edukacji Narodowej, w związku z tym mam legitymację państwową instruktora. Dodatkowo byłam na licznych szkoleniach dosiadowych, też jako słuchacz, na różnych seminariach, także cały czas staram się doszkalać. Jakieś inne zainteresowania poza końmi? Tak, dość liczne. Jak tylko jest możliwość, to podróżuję, nurkuję z butlą, robię zdjęcia. Dużo czasu spędzam też z moim psem, którego na pewno znacie, jeśli byliście w stajni Ojcowizna, z Farą. W związku z tym gdzieś tam kiedyś też interesowałam się kynologią, hodowlą psów, treningiem z psami. Co jeszcze? Gram trochę na gitarze, trochę śpiewam, sporo chodzę do kina, też jak jest możliwość. Lubię gotować, lubię dobrze zjeść, także dużo różnych rzeczy. Co jest dla ciebie najważniejsze w pracy z koniem? Wydaje mi się, że przede wszystkim takie porozumienie między jeźdźcem a koniem, tak żeby jeździec był zrozumiany przez konia i żeby koń był zrozumiany przez jeźdźca. A w pracy z jeźdźcem? Również to, żeby jeździec, który się uczy, rozumiał mnie, tak, rozumiał to, co próbuję mu przekazać, to jakieś ćwiczenie ma wykonać. Również bezpieczeństwo, no i komfort konia, tak, który jest użytkowany wtedy do pracy. Teren versus plac. Ja staram się gdzieś tam pośrodkować te jazdy. Jak jeżdżę dużo w tereny, to brakuje mi pracy na placu. Jak dużo jeżdżę na placu, to brakuje mi wyjazdu w teren. Także jedno i drugie. Będzie ta żanka. Tak. No, jest teraz. W górę? Skoki versus ujeżdżenie. Na co dzień ujeżdżenie, natomiast jak mam okazję, to też sobie coś poskakać lubię. Dzida czy spokojny teren? Jak mam konia, na którym się czuję pewnie, bezpiecznie i wiem, że wszystko jest w porządku, to dzida. Natomiast ze spokojnym terenem również nie pogardzę. Pięknie jest, tak? Piękna cieszę. Duże versus małe konie. Duże, chociaż tu w stajni w Ojcowiźnie jednak głównie małe. Także brakuje mi troszkę tych dużych. Wolisz prowadzić jazdę początkującym czy zaawansowanym? Lubię prowadzić jazdy jeźdźcom, którzy są zaangażowani, którzy chcą się uczyć, którzy czerpią przyjemność z tej jazdy i wtedy nie ma dla mnie to znaczenia, czy to jest początkująca osoba, czy zaawansowana. Jak bardzo uwielbiasz swoich uczniów. Bardzo. W szczególności te wszystkie nasze młodzież naszą stajenną ojcowiznową, wszystkie Majki, Kasandry, Marysie, Leny, Zosie, Kamile, Nadie. Nie pominęła, kogoś na pewno pominę. Ale wszystkie bardzo. Tyle ode mnie, subskrybujcie i do zobaczenia w stajni.